Ej, może jednak te gry małżeńskie na szybko. Co ty o tym myślisz? Cicho. Dziewczyna petarda, która lubi się zabawić. Singielką tak naprawdę no jestem od 2015 roku. Związki miałam. Aha, 6-7. Jedne były lepsze, drugie gorsze. To nie jest ta najlepsza dziennikarka? Jedne krótsze, ale raczej zdecydowanie krótsze, bo już wiem, czego chcę, czego nie chcę. I w tych związkach, przede wszystkim, których odeszłam, najwięcej brakowało mi jakiejś właśnie takiej fajnej adrenalinki, jakiejś przygody, bo nie lubię nudy, strasznie Ona nie lubię nie ma nudy. 60 lat. W związku, w małżeństwie miałam no to dosyć sporo takiego spokoju, nudy. I dlatego żyjesz w biegu. Ciężko cię ujarzmić i nie jesteś. O kurde! Uczulenie na głupoty mam. Jestem tym, kim chciałam zawsze być, czyli kobietą dzięki, dzięki. Taką niezależną, która ma własną firmę, która sama decyduje z kim i gdzie i kiedy chce współpracować, więc tak Aha. naprawdę moje życie jest cały czas na walizkach. Czyli założyła ale, OF. Oczywiście opiekuńczość i XPP. Charakter. Tutaj instynkt jest nadal zachowany. Ona wygląda jak on. AH68, ty. Normalnie sprzątam w domu, gotuję w domu, jak mam czas, jak mam chwilę, z wielką przyjemnością. Co tam? Tak, tak, przepraszam, już jestem. Tak. Co sex workerka? 20 czerwca, ona? Tak, tak, tak. 20 czerwca o godzinie 12 zapraszam. Tak, super, fajnie, dziękuję. Ja Jacek oszalał w tej chacie. Fifi, mamy zleconka, mamy sponsorka. Mamy naszego sponsorka. Tak. Klientów potrafisz omotać, jedzą ci z ręki. Tylko faceta na stałe wciąż brak, ale który za tobą nadąży? Mój typ to jest mężczyzna huch. Godny do zdominowania. Sam jest. Huch to jest fajna emota. Nie chodzi o huch, tylko huch. Alfa? Ale nie. Taki. Nie, nie chodzi o huch, tylko huch. I z klasą. Taki widzisz? Elegancki. Godny do zdominowania. Nie, nie chodzi taki, o huch. Faktycznie. Huch. Może nawet. Powiem szczerze, że chciałabym znaleźć takiego, który mnie będzie potrafił Batman. Zdominować. Czyli jak to widzisz w praktyce? Jesteśmy spokojni w pracy, energiczni, pracowicie, a potem wieczorkiem, raz na jakiś czas, potrzebujemy tego hksz, bacika, zabawić się ze sobą. Lubisz te gierki, widać, że cię to kręci. To pokaż, co potrafisz. Daj z siebie wszystko. Danusia spotka się z trzema facetami, ale tylko jeden z nich jest Milf? Singlem. Dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. Hejka, zaprosić cię. Hej. A ciebie? Aha, 6-6. Singielka postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. Danuszki, Danuszki, na czworaka. Na czworaka. Ej, ej, ej. Tutaj. Ja też mogę uderzyć. Nie możesz. O ty. Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Może ktoś by stąd To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Chcesz mnie pocałować? Chcesz buziaczka? Ale wiesz co, mam ciemne oczy, zakrywaś mi... Zakrywaś mi oczy, ja się muszę w oczy patrzeć. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Danusia odgadnie, który z panów jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. To zaczynamy grę od przedstawienia kandydatów. Ernest podchodzi za do trzyka. Tematu w luzie, bo co ma być, to będzie. Siemanko wszystkim, jestem Siema. Ernest, mam 36 lat, jestem handlowcem, singlem nie jestem, bo to moja narzeczona Ania. A kuku? A kuku. Jesteśmy razem ponad 7 lat. Od prawie 7 lat jesteśmy zaręczeni. Ile lat ma żona jego? Będziemy ze sobą już do końca. Ta narzeczona. Ma sprawne dłonie i ceni sobie relaks. Siemka, mam na imię Dawid. Mam 22 lata. Uczę się w szkole masażu i jestem singlem. Marcin to... Ty, ale on kolegę masował. W sensie to niczego oczywiście, jakby coś, nie? Jakby coś, nie? Jakby coś, nie? Jakby... Jakby ten... Dobra. Powie guma i wygina śmiało ciało. Tak, no cześć, może lubię, no. Marcin, mam 20... Kurde, co jest ty? Co się dzieje? Chłop emoci? Miałeś się odpowiadać. Ty chłop... White Monkey PLS puścił emotę i tańczy. Marcin to człowiek guma i wygina śmiało ciało. Ej, on identycznie jak ta emotka tańczy.
Marcin to Zabra. Człowiek guma i wygina śmiało ciało. Cześć, jestem Marcin, mam 27 lat. Jak telepatka! Śmiało ciało. Cześć, jestem Marcin, mam 27 lat. Na co dzień tańczę. Zobacz. Jestem w związku. A to moja partnerka. Jak zakazany znak? Jaki? Nie, on nic nie zrobił. Rock dance. No nie chce tańczy rock, ale on jak lubi. Ernest z partnerką kochają się na zabój i spędzają ze sobą każdą ale wolną White chwilę. Ale White Monke Peles. Nigdy się razem nie nudzą. Poznaliśmy się na imprezie, bo mieliśmy wspólnych znajomych wtedy. Tak no pan. I nadal mamy. Spotkaliśmy się, Ernest przyszedł, usiadł koło mnie na parapecie i tak się zaczęło. Chciałem pogadać o pogodzie, a wyszło jak wyszło. Z singielką nie pójdzie ci tak łatwo. Musisz się bardziej przyłożyć. Co ty masz zamiar przygotować jej do jedzenia? Na pewno nie to, co tobie. No, spróbowałbyś? Wiesz co, nie wiem, wyciągnę parówki, może piwko, jeśli lubi. Tak wiesz. A co? Tak jak, tym bardziej jak nie lubi, tym lepiej. Tak jak z kumplem. Siadaj. Co? Co to w dupę jest? Masz. To powinno być AH-64. Chcesz jedz, nie chcesz nie jedz, no. Wymyśl coś takiego nudnego, co po prostu będzie dziewczynę zniechęcać do ciebie. Będzie wiedziała, że życie z tobą to jedna wielka nuda. Ciekawa strategia na nudziarza to... Ty, to będzie działać? To może odstraszyć, a może przez koleżankę przemawia zazdrość. Jestem bardzo zazdrosny. Także aż się boję, czy wrócimy razem. Nie no. No ale ufam ci na tyle, że wiem, że... Wszyscy zazdrości w tym programie, a i tak do niego idą. Po co? Po co? Rozpieprzenie ze związku jest warte 3000? Czy nie? Że wrócimy razem. Wiem, że jesteś zazdrosna, także żebyś mi nie robiła dymów do końca życia. Tak? AK-66. Co to tak naprawdę będzie? Sam jestem ciekaw i boję się trochę. Ale... będzie dobrze. Nawet się jedna nie wbiła ta rzutka, ty. Rzucałem jak kamieniami. Produkcja uznała, że pod dym i wrzutki dała na ścianę. Do końca życia. Wtedy się okaże dopiero, co to tak naprawdę będzie. Sam jestem ciekaw i boję się trochę, ale będzie naturalna dobrze. Gra. Z rzutkami kiepsko sobie radzicie, o ale Boże. Najważniejsze to zachować dobrą minę do złej gry. Jezus i przejrzeć szafę. Na pewno to musi wylecieć. No okej. Okay. Ale całej szafy nie wynosi. No nie wyniosę całej, no przecież mieszkasz tutaj z Zuzą. Z jedną kobietą przynajmniej. A Zuza to współlokatorka? Grubymi nićmi szyte. Danusia... Oj, coś czuję, że związek się może rozpaść po tym odcinku. Chyba nie jest tak naiwna, żeby to kupić. Pamiętaj, żebyś nie wyskakiwała z pokoju, nie robiła sceny, przyszliśmy się tu bawić. Ja wiem, że się tutaj bawimy. No, very pogry. Dlatego nie mówiłam, żebyś mnie zamknął na klucz lepiej. Dobra, zabieraj to. O kurwa. Różowe skarpetki to na pewno nie twoje. Zamierzam przede wszystkim po swojemu przycisnąć, pokazać mu swoją władczość. Wycisnę z takiego agregata, który kłamie wszystkie kłamstwa. I zobacz jeszcze tutaj, jakie rzeczy mam. Co? Maska tego? Przyda ci się może dzisiaj? Danuchna, opanuj się. Ale że ją od razu będziesz strażył. Co to jest? Ale jak ja jej w tym otworzę, ona mi zejdzie na zawał? To nie będzie żadnej zabawy, tylko kryminał, tak? Nie wiem, no mogę założyć. Trzeba iść na całość i obudzić w sobie dzikie żądze. Boże, co to jest? On będzie moim pieskiem. Dzisiaj zobaczy, co to jest prawdziwa domina. O! Domina. Weź coś ode mnie, no człowieku, masz dwie wielkie ręce, to... No co ty robisz? Szybko. Już. Zaraz przyjdzie. No to... Nie możecie to być. Bo przegramy. Pośpiesz się. O, maseczkę. No na pewno, jak cię z tą maseczką zobaczyłam. Już, dobra, idź. Uciekaj.
Bo nie zdążę. Co za debile. Pamiętaj. Jak nie przegniesz i nie dasz się ponieść, pora założyć maskę singla. Partnerka siedzi w sypialni, jak na szpilkach. Jak mi... jest dobra, przestraszy się bardziej maski czy bez maski? Żartuję, jak coś to żarcik. Aha, 6-4. Partnerka siedzi w sypialni, jak na szpilkach. Danusia jest zwarta i gotowa do ataku. Przyprzyj go do muru. Witam, inżynier, witam. Witam, witam, zapraszam. Witam, AH65. Cóż za stylizacja. Twarda sztuka, ciężko ją będzie wytrącić. Powiem ci, że make-up masz dosyć mocny. A wiesz, singlem jestem, ukrywam się przed światem. Widzę właśnie. Łe, tam los. Dobra, teraz się ciężko w tym oddycha, więc pokażę ci moją brzydką twarz. Jestem Ernest. AH67. Witam cię. Dobrze. Wiem, że nie jest w jego typie, to już na pewno. Skąd ta pewność? Pokaż mi, co masz dzisiaj do zaoferowania. Tylko może najpierw zachowa się jak prawdziwy mężczyzna. Jasne. Proszę bardzo. Proszę tutaj postawić. Danusia go ustawi. To jest mój, proszę cię, kapelusz. I płaszczyk. I płaszczyk. Powinieneś wiedzieć, że kobietę trzeba ładnie przy drzwiach rozebrać. No, rozebrać. Proszę bardzo. I proszę to powiesić. Już się robi. To ona ma ten skin taki, co na Eurowizji mieli. Pamiętasz? Ta, co śpiewała i masło gnietli. Pełną dziewczynę. Nieskromna dziewczyna zaraz przyprze go i przemagluje. Mów, co wiesz. Wiesz, o co mi chodzi? A więc tak, jestem singlem, ale mieszkam tu z kolegą jego dziewczyną, czyli mieszka na strzech. Tutaj, ogólnie. No proszę, no będzie, lubisz trójkąciki? Nie, to znaczy... Co on je? To jest mój przyjaciel i ja nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Słuchaj, może zacznijmy od nowa, bo usiadłeś pierwszy, a powinna usiąść ja. Proszę, siadaj. Rozwieź się. Sigma. No i bardzo ładnie, Ernestik. No dobrze, skoro już tu przyszłam, to opowiedz mi, co robisz na tej sofie w takim układzie. Co robię? Śpię. Śpię. Na tej sofie? Nie tak, masz tak. Sypialni? Nie, to jest ogólnie jak na razie mój pokój. Za dużo go wypytuję. Podaj mi moją torebkę. Już wychodzisz? Podaj mi moją torebkę tutaj, nie powiedziałam, że wychodzę. Aha, dobrze, w porządku. Tylko na rządzi jestem nim. Bardzo zazdrosna, ale w sumie z tą lafiryndą to może sobie... Nawet w usta im pocałować. Musimy się trochę wytresować. O matka. Sprawdzimy twoje... Ale to taki... Granice. Ernestik, testerka, fetyszystka. Wola Boga, co się dzieje? Jesteś takim? Wyglądasz na takiego, któremu by się przydała porządna szkoła. O Jezu, teraz to już w ogóle. Siadaj, nie dyskutuj. Zagrajmy sobie w PlayStation. Siadaj. Uciekaj! Pamiętaj, że to tylko gra i w każdej chwili możesz uciec po radę do partnerki. Bawiłeś się kiedyś takimi rzeczami? Ja sama, że się bawiłem. Byłeś kiedykolwiek w seks shopie? Byłeś tam? Czy się bałeś, że się nie wyspowiadasz z tego? Wiesz co, na 8 włosy to są do ja tam mieszkam. Teraz się martw. Każde moje bicie liczysz. To jest... Okay, jeszcze raz. Cicho bądź. Raz. Głośniej. 1, 2. Co? Co mu się stało w nogę załamokrą? 3, 4. Ej, serio się pytam, to jest bardzo susi. To jest dziwne. 5, 6. Głośniej. 7. Oj, sąsiedni przyjdą. Woda z parówek? Głośniej. I 10. Oj, powiem ci, że tego liczenia to trzeba cię nauczyć trochę. Co ty mówisz, inżynier? Temperatura sięgnęła zenitu, aż w ustach wyschło naszemu śmiałkowi. No. Wiesz co? No, słucham cię. Bo piwko się kończy. Już pomału się kończy. Twoja bluzeczka też już zaraz się robi mokra, ale tobie się podoba, widzę. Już tutaj usteczka nastawiasz, co? Chcesz mnie pocałować? Chcesz buziaczka? Ale wiesz co, mam... Amon Ra. Słuchaj, Amon Ra. Po pierwsze, Amon Ra... Co ty robisz na tym czacie? Po drugie, Amon Ra, taki gość, Amon Ra, posłuchaj, siedzisz sobie z 10-20 kolegami. Ciemne oczy, zakrywaś mi... Co się dzieje? Ty Amon Ra na czacie jest. Zakrywaś mi oczy, ja się muszę w oczy patrzeć.
Idź się umyj. No okej, to weź mnie rozwiąż. Ernestik do pokoju na dywanik, szybciutko. Jest potulny jak baranek i je jej z ręki. Chłopie, postaw się, nie daj się. Czuj się jak u siebie. Częstuj się. Oczywiście, skorzystam z twoich chusteczek, których używam nie wiadomo do czego. Ernest, nie popisałeś się. Zaraz będzie kolejne lanie od partnerki. Daj spokój. Co ona mi tam zrobiła? Zobacz. Kurwa, co ty masz na ryju? Adam. Boże! Jaki tam jest terror na chacie. Tak go wykorzystała teraz żonka, czy tam mała ta narzeczona. Nusia, co ma do powiedzenia? Ach, ten to zwykle H64. Nie w moim typie. Jak ma poczekać? Długie włosy, nie zadbany, nie sportowa sylwetka w ogóle. Hippis taki, dzikus taki, w ogóle nie w moim stylu. Jeszcze raz pozwolisz jej się zbliżyć? Zobaczysz. To wtedy przegramy. Ernest, bez przesady, tak? Chyba cię to kręci. 6. Jednak, tak? Bardzo mnie kto kręci. I piękny różowy kolorek, ojej! Ojej! Ej, czemu te baby w tym programie, które wiedzą, o co chodzi w odcinku, oni im każą tak dymić? One udają? Bezpiecznie dzieciaczki przeszły przez pasy. Ojejku, tfu, tfu, bo się pobrudzi. Tfu, tfu, weźmy to, sprzątnijmy, bo to... Dwie parówki w ogóle, poczęstunek w jakiejś miejsce, dwie parówki. Goście przyszli. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Trochę soku. Posprzątaj to. Jak to wygląda? Poczęstunek! Boże, co tu jest? Baba. Jezus Maria. W tym momencie wstyd na całą Polskę. A tam jeszcze ciśnie. Boże. Chłop ma tak przepieprzone. Nie robię ci wstyd. Robisz, nie robię. Robię. Nie. Robisz. Nie. Słuchaj. AH64. Jak dasz się jej uderzyć jeszcze raz i pocałować, to znaczy, że mnie nie kochasz. To znaczy, że mnie nie kochasz. Ale jak ona mnie bije, to co? To znaczy, że mnie nie kochasz jednak. Ernest! Chodź tutaj! Do nogi! Ej, w poprzednim odcinku gadaliście, że ta żonka była zazdrosna i porypana, no ale tutaj to już jest... oni wiedzą, gdzie są? Raz, dwa! Chodź! Na spowiedź! Ktoś tu chyba tęskni za swoim pupilem. Do nogi, no i leć, piesku, aport. No dobrze, cudownie. Ernestie, widzę, że koszulki nie zmieniłeś, jak prawdziwy piasek. Nie, bo wiesz co, bo... Ernest, wytłumacz mi się z tego. Chyba pojebałem. Powiedz mi, lubisz gry dziecięce, tak? Gotuj z dzieckiem, no to jest... Lubisz. To jest mojego bratanka. Twojego bratanka? Mhm. A nic nie mówiłeś o tym, że bratanek tu przyjeżdża. To też jest bratanka? To różowy też bratanek nosi? AH66. Twoja kobieta teraz przypadkiem nie wychodzi ze skóry, że tak długo spokojnie wychodziłeś z skóry, nawet koszulki nie zmieniłeś? Nie mam kobiety. Aha, nie mam pojęcia, nie mam kobiety. Czujesz się taki zagubiony. No, samotny. Tak, samotny. Przytulić. No, bardziej niż bić. Przytulić. On już jest zmęczony. No, trafiłeś, Ernuś, słabiusieńko, bidolku. Może cię, jak się wydezynfekujesz, to cię utulę. Jakbyś tak, wiesz... Ładnie tutaj się przebrał, troszeczkę ogarnął, zmienił ten styl, te włosy. Mogłabym z tobą nawet wyjść do tego klubu, wiesz? Trzeba by się było trochę ogarnąć w moim miesiączku. Potencjał jest. Naprawdę ci się nie podobają? Słuchaj, moje nogi, zobacz. Takie, może to niewiele. No, ja wiem, że niewiele. Singielka kusi. Czy Ernest się skusi? Ciężko się zazwyczaj oprze. Pomijasz ten moment? Czemu? Ale jest nieugięty. AH66. Ja kończ już to, bo to już jest takie tylko jej jęczenie. Do następnego spotkania w dziewacku. Pocałujesz mnie, buziaczko, też już teraz? Oj, żony nie... Dobra, wyszło, że nie kocha żony. Wyszło, że nie kocha żony. Czy tam narzeczonej. No, dał się pocałować.
pizdę. Boże. Ty tam... Ej, wiesz, że przemoc nie równa się mężczyzna i ten odcinek tego dowodzi? Ale korepetycji, jak chcesz, mogę ci udzielić. Okay. Zapraszam. Oj, Ernestik, zeszmaciłeś się. Boże, jak jest... Boże, co się dzieje, ty? Terrorystka żona. Ty ściero... Zmywasz podłogi do końca życia. Zapraszam na parę lekcji, na prasurkę. Mówię, zastanowię się. Okay. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. I żona na start. Z ulgą. Bomba na łeb załaduje. No to spotkanie było dosyć nudne, gdyby nie moje zabawki i tak naprawdę moja inwencja twórcza, to by się nic nie działo na tym spotkaniu. No chodź, chodź, kiedyś musimy się spotkać. Ale w ogóle, gdzie ty siadasz? Gdzie ja siadam, dobra? Weź od tego... Ble. Jego obrona świadczyła o tym, że ktoś tam jednak chyba jest w tym pokoju, kto mu zabrania tak, Wojtek, wczoraj. Będę grał za parę dni, widać było z jego jak wyjdzie. Taką intrygę, ale... Co ja mam ci powiedzieć, że jesteś głupia pizda? No co? No sorry, no kurwa, no miałeś czyjś powiedzieć, dzięki, nie jesteś aha. Mi ej, żona wygląda jak AH-67, 1:1, nie? Zobacz, jak przymknie oczy. AH-67, 1:1. Przepraszam, wypierw papier. A, ale widzisz, nie każdy tak potrafi. No właśnie, jest to, że jesteś a nie asertywny człowiek, no to już wiem. A dzisiaj to już jestem pewna. I co, bardziej mogłeś się jeszcze z nią całować, co? Nie. No, a jednak. Nie chcę. Nie chciałem. No nie, to czemu nie, weź jej, nie wzięłeś, no tak? No bo chcesz, żebyśmy wygrali, czy nie chcesz? Myślę, że on kłamał pod wieloma aspektami. I to na tych kłamstwach go... Nie też, że go żona pobije po odcinku, to jeszcze nawet nie wygrają. Ale spieprzył sobie życie. Po co brał udział w tym konkursie? Przyłapałam i nawet się za bardzo nie potrafił z nich wytłumaczyć, zabrakło mu słów. Ale może się dzięki temu uwolni od niej, to może jest jednak jakaś zaleta. Się wytłumaczyć? Tu mnie nie całowała, mogę cię tymi dotykać. I znowu lanie. Ernest, wyrazy współczucia. Nie masz lekko. Aha, 6-6. Teraz pora na kolejnego gracza. Dawida, który ma magiczne dłonie, potrafi czarować, uwodzić i wciąż jest do wzięcia. Singlem jestem gdzieś tak od 2 lat. Dlaczego jestem singlem? Myślę, że jeszcze mam taki wiek, że mam na to czas na pewno. Też on ma 4 dychy. Dziewczyny, która by mi w 100% odpowiadała. Czy ile? I wizualnie, i tak samo z charakteru. A opisz swój typ. Wizualnie to na pewno wyższa dziewczyna. Myślę, że tak koło 1,70 m. Kolor włosów teoretycznie obojętny, ale lubię blondynki. Szczupła. Ale żeby też potrafiła tak, że tak powiem, pazur pokazać czasami. Danusia ma pazurki i chętnie je pokaże. A ty powinieneś jej pokazać, czego ostatnio nauczyłeś się w szkole. Aktualnie uczęszczam do szkoły masażu na kierunku technik masażysta. Tym się głównie zajmuję. Dzisiaj ze mną będzie kolega, z którym znam się od dziecka, dosłownie od wózka. I razem uczęszczamy do szkoły masażu, ćwiczymy ten masaż na sobie. Razem też budujecie masę. Dawid pręży muskuły. Może się spodobać. Tylko żeby nie oblał testu z przeglądu szaf, bo będzie po zawodach. Stary, ej, nie ma czegoś tutaj takiego, jakichś kobiecych rzeczy, żeby znalazła? Nie, zaraz można zobaczyć. Wydaje mi się, że nie powinno być, ale wiesz... Co on w dupę robi? Nie znalazło. No, byłoby lepiej, bo się... Krecik za 14 lat. Coś się popsuło i nie było mnie słychać, no to powtórz jeszcze raz. Płoszy i z randki będą nici. Wow. Pasuje to chyba schować, co? Stara, ale to nie jest jedyny, nie? Ty, bo ty tu czasami śpisz, może ty mi coś powiesz na ten temat więcej. Ja nic nie wiem, wiesz? Dobra, chyba dobra. Wszystko bierzemy fanty i można schować. Wiesz co, stary, i tu to wyrzucimy. Żona pierwszego typa. Nie no, co ty wysyłasz? Co ty wysyłasz? Wydaje mi się, że wszystko. Co ty w ogóle wysyłasz? Tam już nic zostało, jak coś, to myślę, że poradzisz sobie, co jakoś się wytłumaczysz. Aha, 67. Jeszcze łazienkę zobaczmy lepiej. Danusia, a jaki masz plan na dziś? Jestem przygotowana znowu na kolejną ewentualność i swoją następną odsłonę, więc nudy na pewno nie będzie. Już ja o to zadbam. Chyba tak, Masa, no. Dobra, jak tak patrzę, to tu chyba podejrzanego nie ma, co? Zostałem przy samego. Powodzonka i dzięki. Po swoje, do zobaczenia. Dobra, ja się tu jeszcze szybko psiknę. Może być gorąco.
Musi być ogień. Bierzemy się do roboty za tego agregata. Już się nie mogę doczekać, jak tam wejdę. Jeszcze chwila, kolega musi się schować i już możesz pukać. Tak, Wojtek, ale nie wiem kiedy, bo zapomniałem. A ciebie? Dziękuję. Dawid, jestem, hejka. Miło mi, Danusia. Fajna dziewczyna, no, ładna. A ile Danusia ma lat, mówiła? Wow. Chcę może odłożyć kwiat na początek, co? Słuchaj, poproszę, żeby nie zwiędły. Żeby nie zwiędły, okej. Okay. Daj mi chwilkę. Ja sobie usiądę. I się rozejrzę. Takie mieszkanko, no. Pierwszy raz kupiłem 8 babek w paczce, smakują jak najgorsze ścierwo. Danio, widzę. No i co, śpisz tutaj z kimś? Bo takie łóżek to masz duże. Wiesz, co jest taki trik? Jak masz niedobre słodycze, to bierzesz taką bardzo mocno gorzką herbatę i pijesz ją. I po takiej parchatej herbacie cokolwiek słodkiego ugryziesz, to będzie dobre. Są takie tajne triki dla biedaków, które znam, nie? Zazwyczaj śpisz. Nie pytaj mnie, skąd ja to znam. To zdarza mi się też czasami koleżankę poznać, nie będę. H66. Już go delikatnie pod pantofla wzięła. A czym się zajmujesz na co dzień? Wiesz co, ja ogólnie z Krakowa pochodzę. O! Moja siostra mieszka w Warszawie ze swoim facetem. Okej. Okay. Uh-huh. No i dlatego wynajem sobie mieszkanie ze współlokatorem. Huch. Uczę się w szkole policyjnej. Uh-huh. Technik masażysta. Oho, czyli masaż będzie. No jak chcesz, to ja z biją męczą. Dobrze, gadka się klei na razie, więc pozytywnie to wygląda. Możesz mnie tutaj poczęstować, bo... Dobrze. Szykowałeś pyszności. Czym chata bogata, czyli ty lepiej niż tamten. To są te chipsy z Biedronki. Zobaczmy, czy taki młody mężczyzna potrafiłby mnie zdominować. Czy skąd? Wiesz, raczej szukam samca alfa. Myślę, że na spokojnie. Szuka sigmy. Otwórz buźkę. No. Ja mu z ręki na pierwszym spotkaniu. Czy jeszcze coś zaplanowałeś na dzisiaj? Wiesz co, mam... Możemy ten masaż, jakbyś chciała, na pewno. No. Mam grę też ciekawą. Grę? No, uwielbiam grę. Tak? Pokazać ci? Mhm. No, zdominuj tą grę teraz. Lubi gierki i jest dobry w te klocki. Co to za gra? Ci, że super, że tak pomyślałeś, że przygotowałeś. Powiem ci, że no, tatuaże masz też takie fajne. O, myszka Mikke. A co ta myszka Mikke oznacza, powiedz mi? Podoba mi się wizualnie. Czyli lubisz zabawę. Dobrze. Tatuaże mu sprawdzę. Dawaj, zaczynaj. Szóstka. Od razu idę. Raz, co dwa, oni trzy, grają? Cztery, pięć, Chińczyka? Sześć. Kup kartę, czyli jedyny żywiciel rodziny zawsze o tej porze wraca z pracy. Nie ma obiadu? Czeka cię surowa kara. O, bardzo mi to odpowiada. Ciekawy początek. Słuchaj, to ja już... Będzie bicie żony w GTA? Bardzo mi się podoba, zrobiło mi się aż gorąco u ciebie. Chętnie zdejmę. Pikantne pytanie, dobra gierka. Myślę, że... moja niespodzianka na dzisiaj w takim układzie bardzo ci się spodoba. Ciągnie ją do niego. Chyba się dobraliśmy. Gorąca temperatura rośnie. O kurde. Miałeś kiedyś... Kobieta Batman, tak? Kobieta Batmana. Kobieta Batmana. Kobieta Batman. Będziesz moim Batmanem? Zostanę, wolę Spidermana, dla ciebie się poświęcę. O. Poszedłeś do klubu w San Andreas. Ja już wiem, jak to obsługiwać, wiesz? To jest takie... Nauczona jesteś, trochę wyćwiczona z tym, co boisz się troszeczkę. Troszkę się boję, ale też mnie to tak, wiesz. A twoja dziewczyna nic nie będzie miała przeciwko? Nie mam dziewczyny. Nie a chłopak? Boisz się? A ty? Nie bój się. Ja się nie boję. Ja też nie. Jak się ma tak bać? A dobrze całujesz? Chyba są defro, czy nie? Wow. Za chwilkę będę. Dawid musi ochłonąć i przegadać temat z kumplem, a Danusia czasu nie traci i węszy. Jak ci się podoba? Szczerze? No pamiętam defro, taka różowa paka była. Czy tam fioletowa? Kocham cię, misiu. Myślałeś szczerze, czy, że przyjdzie taka niegrzeczna? Bo ja jestem w szoku. No, lekko mnie zaskoczyła na pewno, ale... Oj tak. Wie czego chcę. Męska na razie, jest okej. Okay. Nie widzę damskich. Jest dobrze, jest nadzieja. Ona jest starsza od niego 15 lat?
Nie wiem. No ale też tym bliższym dobrze operowała, nie? Pewnie nie było to pewnie pierwszy raz. Nie wiem, ile ona ma lat. Dwa razy prawie on dostałem. Ale poza tym było ciekawe, było fajnie. Założę chyba mój nowy strój. Dobra, przejmę inicjatywę. Dobra, masaż i po swoje, tak jest. Tylko weź Oliwkę z łazienki. Czy ci pomóc w łazience? Tak, tak, nie chciałabyś? A może agentka? No to chodźmy. Ale wygląda jak kobieta kadno, naprawdę. Możesz mi podać ten żelik? Z której strony? Oczywiście. Dobrze, fantastycznie. To może się odwrócisz, słuchaj. Daj mi koszulkę trochę, co? Zdejmiesz? Trzeba pomóc. Danusia przejmuje pałeczkę. Musi być pierwsza. W masażu też. Widać, że jest chemia. Podobają się sobie nawzajem. A właśnie, a taka widzielka to? Znalazłam ją, słuchaj, u ciebie chciałam się ciebie zapytać, czy lubisz się tak przybierać, czy to jest coś związanego z pracą, słuchaj? Wiesz co, przebrać się mogę, ale w to tak brzydkie, niezbyt. Nie podoba mi się. Może ty ją założysz? Nie podoba mi się. Co robimy dalej? Co byś chciała? Zjeść, słuchaj, te malinki z twoich paluszków. Tak? Malinki. Dobrze ci idzie, że? To wiesz. Słuchaj, zrobiło się tak gorąco, że muszę się napić. Tak? Idziemy tam, tak. Bez picia to nie ma. Możesz wziąć koszulkę. Nie będzie nic. Kontakt fizyczny jest cały czas, dobrze. No zobacz, a co ja za gówno oglądam? A puściłem na PH filmik, że w końcu dostać bana. Nie mieszkam sam, plus to jest tylko Kubek. No dobrze. Musi mi znaczyć. Musi się wszystkiego tłumaczyć, no, bez jaj. No dobrze, to co, za ten masaż, co? Zaraz ten masaż, masujesz, nie? No ale on wygra chyba ten odcinek. Masaż. Mówisz i masz. Lubisz mocniej? Lubię mocniej, zdecydowanie. Tylko w masażu, czy? Cały masaż, całego ciała lubię mocniej, tak. A ty lubisz tak łapać za szyjkę? Nie ma OF Lenka, nie mów tak. No to powiem ci, że może coś z tego będzie. Mnie też liczę. Chyba się robi tak gorące, że niedługo kamery wyprosimy. Idzie to w bardzo ciekawą stronę. Ładne pośladki. Mega ładne. Ja pierdzie, do ciebie trzymię. Proszę. Wszystko mi się podoba. Myślę, że gdyby nie było kamer, to mogłoby się to inaczej skończyć. Fajnie, to ty wyglądasz. Ty też. Daj mi seczkę. Nie interesuje. Wstań. Bo będę musiała niedługo zmykać, bo cię zaraz tutaj zjem całego. Karoliki dał na Volibordę 5 zł. Uwielbiam, kiedy ciocia przyjeżdża. Aha, 6-6. Buziaczek. Nie, moja reakcja na te słowa. Będę tęsknić. Zostawiła go rozgrzanego i jak on teraz sobie poradzi? Załóż sobie. No jak se poradzi, kolego, chyba mu pomożesz. Przepraszam. Powiem ci, że ujarzmiłeś takiego ja mojego tygryska. Gajgę lekkie, ale nie, dobra. Wydaje mi się, że myślisz, że jest singlem na pewno. Ale wygra. Jakby nie było, no na pewno wygra ten odcinek. Wątpię, że ona ten, czy następny gość jakoś to przebije. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. Ciężko się rozstać. Była chemia. Mimo różnicy wieku pasują do siebie. Ciocie to najgorsze. Wchodziły do pokoju, krzyczały ci do ucha. Musiałeś przerwać gierkę, by na nią popatrzeć. Dziewczyna mega ładna. Wizualnie mega mi się podobała. Myślę, że gadka się kleiła na pewno. Randka na plus i liczę na kolejne spotkania. Gorąca randka była naprawdę, powiem szczerze, że tego... Znajdźcie IG widzu, zobaczymy, czy są razem. Się nie spodziewałam, jak go zobaczyłam, to od razu takie... Wow. Co? Bardzo fajnie, co? Fajne. Gorąco było momentami, fajnie się na to patrzyło, ale... Mogła zostać. Zdominowała się troszkę, co? Ja uważam, że... Mógłbyś to przyśniać, bo stato, wiem, że to oglądasz, rzuci od domu, mama już wycofała alimenty. Ale pozytywnie. Początkowo może lekko. Pomogła? Ale potem już tak nie było, nie? No bardzo fajnie. Jeśli się okaże rzeczywiście, że nie ma kobiety, to bardzo chętnie się z nim umówię na tą dalszą część randki, bo zaczęło się robić tak gorąco, że już musiałam wyjść stamtąd. Moje zdanie było bardzo pozytywne, dobrze to wyglądało. Weźcie zmień donate'a, wyślę, zacznij grać w grę. Dobrze, wyślij w tym momencie 500 zł, to co wyłączę. Z tego być jakiś dalszy ciąg.
Zobaczymy, czy ci zależy. Ale już czas na kolejną randkę z zakręconym tancerzem, który lubi szaleć we dwoje. No testuje limity, no. No, już. No i poznaliśmy się... Na sali tanecznej. Jest młodszy o 13 lat. Czyli on ma 13 lat? W sensie, no bo jakby nie on, czy on opisz dych, ona, ile ona ma lat? Ile ona ma lat? 5 lat temu to było. To było 5 lat temu. I na imprezie go pocałowałam i się zakochałam. No i tak wyszło. I dają czadu, jest ogień, nudy brak. Nagrywamy klipy, ja śpiewam. Pepsi Man, witam. A Pepsi Man, co do siłki, to nie odpowiadam, nie? Ale grałeś tą gierkę Pepsi, coś tam, super bohater, Pepsi Man? Dzięki bardzo, 6 lat. Tańczę, kręcę własne teledyski i też grałeś. Mnie dobra giera. Czyli tańczę, jest moim tancerzem. Może mała próbka umiejętności. Ona ma muzykę robi, czy co? Tności. Taram! I będziemy robić sexy dance, tak? Yeah! Oh, yeah! Ej, oni zacenzurowali? Fuck. Od kiedyś to cenzuruje w Polsce? Jeszcze tak. No, sexy laska. Partner nie jest zazdrosny? No, ciasteczko fajne, no. Też panie się patrzą i dziewczyny na niego i mi to sprawia radość. Ja mam wielki dystans, ja lubię sama kobiety, więc to też jest super. Może do trójkąty dziewczyny zaprosimy, później pomyślimy, jak będzie fajna. Czy jemu się to podoba? Patrząc na jego twarz, to chyba on nie chce żyć za bardzo. Jest energia, Boże. I jest co pokazać. Para jak z obrazka. W takim wieku mnie tak ładuje jeszcze. On ma... Nie mów o jakimś ładowaniu. On ma twarz jak AH-66, nie? Jest co pokazać. Para jak z obrazka. W takim wieku mnie tak ładuje jeszcze, że młodym się chce być. No wszystko tak. Jest dzięki mnie, tak? No bo ja I love you. No. I love you. No, spijają sobie z dzióbków, ale dosyć tego miziania. Ukryjcie... Znowu lubisz, jak ciocia przyjeżdża? ...damskie rzeczy. Ja bym to schował. Powiedz, że siostra mieszka od miesiąca u ciebie. Siostra mieszka od miesiąca u mnie, co? No i chłaby tak nie zostawiła nie. Gaci na tym. Nie. Zobacz, ile tych gaci jest. Wiesz. Lepiej to schowajcie, bo Danusia ma niezłego nosa i nadchodzi zwarta, gotowa i... Co za skin w dupa? Tajna agentka? Dzięki. Narga, witam. Dzięki za Prima. ...bojowa w nowej odsłonie. Caitlin, policjantka? Sprawdźmy. O, moje lakiery do włosów. To... Ale ja co chwila, ja mam długie włosy, ja też używam takich rzeczy. Ale mój balsam. Ty, a to nie jest ten Ziki Luther, ten typ? Pamiętasz, co na deskorolkę jeździli? Moje... Też używam takich rzeczy. Kremy, po prostu. Dawaj mi Vibratola, bo tak podjarana, że myślę, że dzisiaj będzie no zajebista. Dobra, biorę buty i spadam. Okay? Nie, no to był banan. Ja się chyba tutaj troszkę ogarnę. Dobra. Partnerka już może. Oni się mają banany w kiblu, bo jest chłodno. Mała rozgrzewka przed spotkaniem. No to czekamy. Dzięki Bolwerk za 2 lata. 44N74N0 dał na golibordę 10 zł. Jezus ja pierdolony Nazarejczyku. Zaś ten jebany kurwa program o betach i tych istotach posiadających sokety. Co ale co ty piszesz w ogóle? Ja pierdzielę. Nie pisz tak. Cześć. Dziękuję bardzo. Cześć. Witam Anu. Cześć. To dla witam, ciebie. Witam. Dziękuję. Marcin jestem. Danusia, miło mi. Danusia. Tak? Ciemne włosy, wieko typy. Sam tutaj mieszkasz? Taki duży stół, słuchaj. Wiesz co, sam mieszkam, ale ostatnio moja siostra tu pomieszkiwała. Aha. A tak to mój... Witam Kamil, AH-66. Kto tutaj śpiewa? Moja siostra. Twoja siostra, tak? Tak.
Natalia ma na imię. Natalia? Ale wyglądasz, jakbyś na czymś grał. Grasz na czymś? Nie, ale tańczę. Dobrze jedziesz, maleńki. Go! Wiecie, kto kurwa wzbogacić? Dziękuję bardzo. Karoi X dał na Golibordę 5 zł. Ampersand kwot średnik para jak z obrazka i kwot. Ale to chyba Beksiński malował. Marcin to niezłe ciacho i do tego ma te kocie ruchy. Para może jak się spodobać. Z obrazka. Danusia także ma dla Marcina niespodziankę. Aha, 67. Dziś chcieli się w rolę treserki dzikich zwierząt. Czy na... Ej, on tańczy jak emotki z Fortnite, wytyfy. Ej, ludzie już przestali pod... Ty też tak myślisz, że od kiedy jest Fortnite, to ludzie już tańczyć się potrafią? Bo wszystko wygląda jak emota? Może się spodobać. Co chodzi? Zobacz, Danusia to jest emotka. Ma dla Marcina niespodziankę. Zobacz, chłop emoci. Ty w dupę chłop emoci. Dziś wcieli się w rolę treserki. Przecież on emoci. Nie wytrzyma. To jest emotker. 44N74N0 dał Fortnite dla Szymonków. No tak, ja w niego nie gram. Diany z Lola i kwot średnik i speakon litrutch i kwot. Bo powiedzmy sobie szczerze, Femoidy i Rzymianie to nie ludzi. No nie pisz tak, dziękuję bardzo. Nie mów tak brzydko. Czy nasz przystojniak da się ujarzmić? Jestem z ciebie dumna. Mam dzisiaj coś takiego dla takiego burka. Jakbyś chciał. O kurczaczki, się ładowe minkę, fajnie. No, chodź tutaj. Bądź moim pieskiem. Jesteś młodszy, to trzeba cię wychować, nie? Wytresować. Do nóżki, na czworaka. Na czworaka. Ej. Tutaj. Ja też mogę uderzyć. Nie możesz. O ty. Jestem w szoku, że on tak się daje w ogóle. Bo się tak stresował wcześniej. Ja buziaczka też gończę. Tu może być. O. I teraz tutaj, drugi. Proszę bardzo, znaczek. Te czerwone usta. Co się, nie dotykaj pani. Co? Ty, co ta Rodowicz pieprzy w tym odcinku, bo nie wyrobię. Już się odklejają. Nie dotykaj. Co dzisiaj przygotowałeś? Dla mnie żadnego jedzenia nie przygotowałeś? Nie, przygotowałem, ale na górze. Znowu ciocia przyjechała? Z kolegą. Idź do kolegi. Raz, dwa. Pięć minut o masz. Już. Go baby. Chyba wymień. Boże. Idziesz się poskarżyć? Danusia może być... Nie, no to trzeba tak oglądać, żeby w ogóle coś oglądać. Niezadowolona. Daj spokój, około strażnika. Ty, weź ją trochę zdominuj, teraz odwróć sytuację. Generalnie, no ale znowu ciapcie. Ona wygląda jak Slice of P, ten przeciwnik teraz, co się go bije. Już tak? No, pobiłbyś tak, ją? W sensie no jak tak. Bossa w Slice of P. Się nie postawi się, ale ładnie szczeka, ładnie tańczy. Brałbyś ją? No brunetka, no jest ostra, no kobieta. Ale brałbyś ją, czy nie? No to kurwa, pokaż to, jakbyś ją brał. Danusia taka... Ja pierdzielę, co jest? Szybka nie jest i musi sprawdzić... Ej, ja chyba serio z małą do programu przyszedł, a nie z tym, z kim, z czym. Dobra. Kandydata na słowo nie wierzę, bo nieraz się przejechała. No powiem, że kurna, no taki niemęski ten szaliczek troszeczkę jest. Bierzem w obrot trochę też kontrolu, nie pozwalaj też na wszystko, jak ci się coś nie podoba. Ale mi się to podoba. A, no to... Ja mu się podoba i luj. 44N74N0 dał na Golibordę 10 zł. To jest samiec beta, ja pierdolę, co za sprymolut. Pewnie lubi ser spod napleta. Tak właśnie wyobrażam sobie lead developera lot. Rel. Okej, to działaj. Ja też. To działaj. Bylebyśmy wygrali za ojczyznę. Brówik. Idziemy dalej. Za ojczyznę i drugiego męż... Pani Catwoman wchodzi. Dawaj, wypnij tą dupeczkę. Zajrzyjmy tutaj. Sam zawsze. Uwierzyłaś siostrą akcja? Nie wiem, czy uwierzyła, ale... Ale może ją przekonasz. Walcz. Ej, on mi się z kimś kojarzy, ale z kim? Z kim on ci się kojarzy?
Leże, to już jest ta pora. Chyba się po obroty. Za H6? Kto tu rządzi? No dobra, no to w takim razie coś tam ogarniemy. Syn Lupina. Weź ją w obroty i pokaż, kto tu rządzi. Przejmij inicjatywę. Ale nie było syna Lupina pokazanego chyba. Bliźniaki. Ty może bliźniaki z Harry'ego. No patrz, takie ciekawe książki masz. Patrzmy, jak tym razem mu pójdzie. A to co to jest? To mojej siostry jest. A ten szaliczek? Ja lubię się, jak widać. To sam zrobiłem. Stylizować, tak? Sam to sam zrobiłem. Miałem koszulę z długimi rękawami, ale było za gorąco, więc nie. To może coś zjemy teraz. O tak, może wreszcie mnie nakarmisz. Dobra, niech się coś dzieje. Kolega zamiast założyć krótki rękawek, to uciął rękawy z koszuli, okej. Dobrze. 44N74N0 dał na Golibordę 10 zł. No właśnie, miłość do mężczyzny i drugiego mężczyny, hasz ciepłe podkreślenie dranie, a femoidy i rzymianie do wody gazowane. Zrób coś takiego, tak. Co potem położymy ciebie tu na tym stole i będziemy z ciebie jeść. Jak chcesz, to możemy zamienić rolę? Nie, nie, nie. Dlaczego nie? Bo to ja rządzę. No ja ci muszę po prostu ten bad zabrać. Teraz ja rządzę. Czyli on ją pobije? No, no, no. Nie bij jej. Dawaj bacik. Dawaj bacik. Dawaj bacik. Nie ma. Stworzyłam demona. Patrz. Nie, jak jesz, to jesz tak. A ja chciałem zjeść od razu, wiesz. Nie. Dawaj ślimaka, rób to. Nie da. Mamo, uspokój się. Włącz sobie gierkę jakąś na naszej klasie. Partnerka niezwykle tolerancyjna. Ciekawy przypadek. A. Jadłeś tak kiedyś z kobietą? Nie, jeszcze nie. A widzisz, taka starsza to cię może nauczyć, co? Poszło gładko. Jezu biedny, on jest tak wystraszony. I zdominowany poddał się i oddał w ręce. Co my oglądamy? Hulaj dusza, piekła nie ma. Zaraz go skupię. Liki z OF, tego. Tak. Zrobimy taką nie sałateczkę, kogo. Słuchaj. O, tak. Sałateczkę. Ty, ale to ja powiem, że to jest ciekawy odcinek, bo jeszcze aż tak pojechanego to ja nie widziałam. Aż strach się bać, co będzie dalej. Mam mnie inna robota. I teraz będziemy tu ci tak całego masować. Fajne, co? No, na Wigilię nie jem sałatki w tym roku. Jestem w szoku. Ja też. Nie chcę na to patrzeć. Chyba zakryję oczy. Idziemy do łazienki przepłukać się. A pomożesz mi? Pomogę ci. Ja nie ogarnę. Ej, no. Nie wiem, co tu się dzieje. Danusia robi show. Ciężko to ogarnąć. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. 44 majonezu brakuje? N0 dał na Golibordę 10 zł. Demona spermy. Od teraz będzie ją pić, dodawać do kotleta, wielbić i myć nią włosy. Ja kurwa, ale jak co? Ja widzę bet. Leaki zof hej katulenka. Nie, to nie są liki żadne. A ja poczekam. Dziękuję bardzo. Ja nie mogę czytać wszystkiego naraz. Ty wejdź, a ja zaraz przyjdę. Nie pokażę się na ulicy. Później będzie mnie wyzywać, co ja zrobiłam jemu. No dobra, to ja już uciekam, bo sytuacja się tak się rozkręciła, że za bardzo i to będzie mi wiedzieć, moja klapeczka, moja klapeczka, moja klapeczka. Dlatego a? Warto to przerwać. Już nie brnijcie w to dalej. Danusia. To ja idę. Na razie, pa, pa. Game over, bitches. No chodź. Halo, gdzie jesteś? Ej, masz tego? Bo tam ta muzykę robi, ta jego matka, w sensie ta jego ta... Macie ją? Gdzie, jak ją to znaleźć? Bierze nogi za pas. I to byłoby na tyle. Aż uciekłam, a tak gorąco się zrobiło, że już pod ten prysznic nie chciałam wchodzić. Już wyczyszczę się w domku na spokojnie. Jakbym był singlem, prawdopodobnie... Zostałaby tu dłużej, albo pobiegłbym za nią. Spodobało mi się to, że się poddał i trochę tam próbował zdominować mnie, ale jednak zdecydowanie moje przejęcie pałeczki dosłownie jest najlepsze, jak widać.
No podobało ci się? To tylko wieki, kolana. No, no come on. A taka stara była? Nie wiem, czy była stara, ale było widać, że jest starsza ode mnie. No na pewno, ja też wiedziałam. No, nie, no ja mu różnica wieku ma bardzo przeszkadza, nie? Jakby to jest główny problem, że ona była starsza, nie? To jest największy problem. Jemu różnica wieku giga przeszkadza, jak coś. 4N74N0 dał na Golibordę 10 zł. Ona ucieka jak pewien człowiek. Nie, istota o złym kolorze skóry. Nie. Ze sklepu w Detroit w czasie protestów. Nie mów tak, poza tym. Przepraszam. Nie, no podobało nie. Ci się, no co tam. Przecież nie będę zła, no come on. Nie jest łatwym orzechem do rozumienia. Dziękuję bardzo. I tak zagrał, że no nie wyglądało na to, żeby miał partnerkę. Jeśli miał partnerkę, no to jest bardzo otwarta. No i wtedy zapraszam. No, zapraszam do zabawy wspólnie partnerkę. Jest możliwe, że pomyślała, że jestem singlem. Jest możliwe. Mam nadzieję, bo jak coś, masz dzisiaj zajebisty seks, jak wygramy. Taki, że z pyjżami ci wlecę dzisiaj. Da się lepiej? Uwierz mi, da się lepiej. Jeszcze mnie z tej strony nie poznałeś. Danusia już leci na finał. Zaraz ogłosi, kto jest singlem. Aha, 66. Singlem. Może postawi na... Ichy 66. Marcina. Wszyscy zainteresowani stawili się w komplecie i czekają na ogłoszenie werdyktu. Juch. W dupę juch. Juch. No dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Hejka. Hejka. Ernest, opowiedz mi, jak było tobie na randce ze mną? Posłuchajmy, co oni tam gadają o tym, jak wybrną z tego. No było ciekawie, nudą mnie wiało, było ostro. Trochę mnie to zaskoczyło, bo nie byłem na to przygotowany. Mhm. Co jeszcze? Na pewno tego nie zapomnę do końca życia. A czy będziesz chciał to kiedyś powtórzyć? Jasne, że tak. Może Marcin? Mhm. Powiedz mi, jak tobie się podobało na randce ze mną? Możesz patrzeć na tą sałatkę? Tak, jestem Żydem. Dziękuję bardzo. 44N74N0 dał na Golibordę 10 zł. Zniż zabawa to co najwyżej wrzucanie toporami do celu do niej, jebanego femoida i spermiala. Czekaj, co ty piszesz w ogóle? Nie pisz tak. Właśnie tu mi przypomina, wiesz, troszkę. Nie nasze, pisz tak. Witam, call me shy, AH66. Bardzo było ciekawie, było gorąco miejscami. Juch. I smacznie. No, jak bardzo zazdrosne były się, czy nie? Brakowało ketchupu i majonezu jeszcze tylko. I sama bym tam wyszła. Dawid? Słucham cię. Powiedz mi, jak tobie się podobało na randce? Wiesz co, powiem tak jak chłopaki, na pewno było ciekawe. Jesteś otwartą osobą, więc mega mi się podobało. Myślę, że między nami iskrzyło, na pewno. I chętnie powtórzę. Nie jesteś zazdrosny? Wiesz co, nie jestem typem zazdrośnika, ale może delikatnie. Ale kolega dobry jest. Od razu czuć, że to singiel. Tak, od razu. Wyluzowany by jak obracać kobietami. A powiedzcie mi, a jak widzicie teraz, mam taki bardziej naturalny makijaż. Trochę nowa odsłona mnie w waszych oczach. Aha, 67. Powiedzcie mi, jak działa na wyobraźnię męską czerwona świnka u was? No po kolei. No, działa, na pewno działa. Mm-hmm. Kolor czerwony. Mm. No, przykuwa oko na pewno i tak się chce po prostu te usta, że tak powiem, aż gryźć. Od razu gryźć? Mhm. O, myślałam, że całować, ale to całować gryźć. Też. Niebezpiecznie. Dawidek? Dla mnie teraz masz fajniejszą szminkę. Marcin się trochę stresuje, jak ty. Moja nie umie kłamać, jednak nie umiałam. Myślałam, że umie grać i kłamać, a tu wychodzi na to, że kiepsko mu to idzie. A kolega jest bardziej wyluzowany twój. No. Danusiu, nadeszła kulminacyjna chwila. Czas na twoją decyzję. No tak, kto jest singlem? Wszyscy trzej bardzo dobrze odegraliście swoje role. Porównanie tego, co powiedział. No tak, moim zdaniem... Ten to gówniano zagrał, przecież on na pewno przegrywa. Ty, on ma The Last of Us koszulkę? Czy co to jest? Chwila prawdy, no. Tum, 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 singlem to jest, tum, 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 tum. Singlem jest tak naprawdę. Zastanów się dobrze, skup się i mów. Kto no tego da raczej z brodą. Trudno, Dawid. Brawo, wygrałaś. Nie dałaś się nabrać. Fajniście. Tak naprawdę AH66. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Chuj, no. Karolek.
On mi bardziej przypomina tego kolegę Ferrariego, który chyba już nie jest jego kolegą. Jak on się nazywał? Ten taki, sierpowy. Brawo, Dawidku. Cios. Cios, no. Jednak, a już się wahałam, Powiem ci szczerze, że tutaj wyczułam zdecydowanie. Dostał taki opierdziel na drugie wyjście, że to się nie dało wyczuć. Ale on też dostał opierdziel. No. Co? Przegraliśmy. No, przegraliśmy. No i co z tego? No właśnie, ale się świetnie bawiliśmy. Jasno, że tak. Ja to zabawę. Tak, świetnie się bawili. Boże, AH67. Dawaj, nic więcej o to chodziło. No. A tu? No, po prostu. Mi się bardzo podobała. Tak? Się bawi. Fajnie, no, naprawdę super. No przecież się dogadamy, nie? No pewnie, że to. To co, wracasz do domu z nami? To panu już podziękujemy. Powiem, no to niezła sztunia jest. Ja to bym ja to bym ją tam dziapnęła. Ale ja ci mówiłem, że jest ostra. No, dobra jest. No i pewnie się już, tak, wyskoczymy, spotkamy się, bo jestem bardzo ciekawa koleżanki, może mnie różnych trików nauczy, a ja ją. No, Dawidek, no to słuchaj, chodź po kieszonkowe, idziemy. Wygraliśmy. Ładne zdjęcie. Reakcja na odcinek dzisiejszych Gier Małżeńskich. Pełne śledzia i sardynki, kosza... krabów, beczka sera, kalesony oficera, sieć jeżowców, jedną żabę, kapitańskie zmyło babę. Co to jest? Beczki rumu na mnie zwiało, pół załogi ją trzymało. Aha, 66. Co to jest? To jest twoja reakcja? Moja reakcja generalnie jest AH64, AH65, AH66, AH67, AH68, AH69. Moja reakcja. Pary, słuchaj jeszcze raz. Buziaczek. Wybrałam Dawida, bo cały czas czułam, że zachowuje się tak samo. Czy to poszedł do łazienki, czy do kuchni, cały czas było to samo. A przy poprzednich randkach... Jak to trendowaty? Nie znam. Dziękuję bardzo. 44N74N0 dał na Golibordę 10 zł. Wyczuła od niego zapach pozostałości po waleniu, a ona świetnie zna ten zapach, bo często ma go na twarzy. Nie mów tak na nich. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!